Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Rome 2. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż to ostatnio działaliśmy? Mianowicie udało nam się zająć Aleksandrię. Była to długa i bardzo krwawa bitwa. No, wzięły w niej udział dwie nasze armie po raz pierwszy. Mieliśmy okazję zobaczyć w działaniu dwie bardzo duże armie. No i chyba tam były trzy ugrupowania wojsk egipskich, ale były one słabsze od nas. Dobrze, jak tu sytuacja? Tu powoli, powoli tu się wszystko normuje. Okej, teraz tak. Czy my tu jeszcze mamy jakieś siły? O, tu jeszcze jest armia, która czym prędzej tu ma się udać. Gazem, panowie, gazem. Nie tracić czasu. Dobra, główne nasze siły niestety zostały troszeczkę zahamowane przez siły egipskie. Znaczy, głównie dlatego, że udało nam się zająć właśnie Aleksandrię z latarnią morską na Faros. Niezwykle ważnym budynkiem w tamtych czasach. Dobrze. Nie traćmy czasu, zakończmy turę. O, ktoś tu miał awanse właśnie. Bym zapomniał. Chociaż... Nie, oni nie mają awansów. Poczytajmy. No ale możesz... edykt. O, bym zapomniał o edyktach. Moi drodzy. Zróbmy sobie... Najemnicy. Ład. Nic szczególnego. Może zróbmy sobie... zróbmy sobie to. I czekajcie, mogę jeszcze jeden edykt wydać? Nie. Niestety nie, ale mogę tutaj coś rozbudować. Z miłą chęcią. O, 292 punkty żywności, nadwyżki. Całkiem, całkiem przyjaźnie, powiem szczerze. A tu biblioteki sobie rozbudowuję, bo warto. One oczywiście przyspieszają pracę nad nowymi technologiami. O, tu jeszcze była. W ogóle taki mały research by się przydał. Przegląd tych naszego imperium, które się dosyć mocno rozwinęło od ostatnich czasów. Ja tutaj głównie dbam o kult Posejdona, ponieważ on się najbardziej opłaca nam, bo zwiększa żywność, zwiększa zadowolenie, rozwija kulturę heleńską, więc taką, jaką właśnie powinniśmy tutaj kultywować. Dobra, czy coś jeszcze? Te oddziały tutaj muszą uzupełnić straty i dopiero potem możemy myśleć o dalszych podbojach. Dobrze, kończmy turę. Zobaczymy, jaka będzie riposta egipska na nasze działania ostatnie. Właśnie odblokowałem achievementa, zwiedzanie. Czyżby to było coś wspólnego z... cudami świata? Całkiem możliwe. O, flota egipska. Coś tu kombinuje. Patrzcie, gnojków. Zdecydowali się jednak uderzyć na nas. Co ani trochę mi się nie podoba. Co to jest? Ciężki... Zwierzę piechoty egipska, boże. No dobra, gnoje, chcecie się zmierzyć, to się zmierzmy. Dobrze, słuchajcie, nie traćmy czasu. Stoczmy tą bitwę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. O, będzie bitwa na takim dosyć mocno wzburzonym chyba morzu. W każdym razie się cholernie tu ciemno. Dobra, te okręty są troszkę pouszkadzane, więc je sobie wycofmy. Znaczy, mają mocno zmniejszone obsady. Teraz tak. Te jednostki popłyną w pierwszej linii. Za nimi ustawią się okręty z łucznikami na pokładach. Następnie popłyną te nasze
wspaniałe okręty z balistami, no i nasz okręt naszego dowódcy. Dobrze, zaczynajmy. Okej. Enemy reinforcements approaching. Wrogie posiłki, a tutaj są nasze posiłki. Nasze posiłki czym prędzej nie skręcają tu. Tu. Dobra. Teraz tak. Z tej floty stwórzmy sobie armię, która popłynie tutaj. Wy z kolei cały czas macie popłynąć w tamtą stronę. Znaczy macie uciekać od oddziału wroga. Więc stąd nie chcąc będzie ciekawie. Cofiemy się moi drodzy. Pada. Uderzyć. Dajcie wystrzelać tam tych gnoju, bo płyną prosto na nas. Kto? Jaka... O ja, czekajcie. Tu się dzieje coś niepokojącego. By uderzyć tu. Płyniemy, moi drodzy. Wystrzelać chamów. O ja. Chyba coś tu się podziałało. Ej, wy stąd spierniczać. Czym prędzej, bo oni tam łupią do nas. Tego się właśnie obawiałem. Dobra. Brać na cel to dziadostwo. Wy. Wy podpłyńcie tu. Z kolei tak. Wy ustawcie się tutaj. Ta jest. Mucić tam. Nie, co? Czy my tam walimy do nich? Tu się dosyć mocno jara. Pauza. Teraz tak, wy uderzyć tu. Wy tu. Działamy. O ja. Życie. Oj, oni tu... nas chyba trochę nie lubią. Wiem, tu popłyńcie na pomoc. Oj, te nasze transportowce dosyć mocno
dosyć mocno oprywają. Łódź się tu mocno przepychają z naszymi. Ale rzeźnia. Ty mi tu, przywalić im. Ta jest, pięknie. Teraz tu atakować. Trudno życie, nic nie poradzę. Ta jest, by tam ich wystrzeliwać, gnojów. Ci tu spierniczają nasi. Pauza. Gdzie jest ich dowódca? Dobra, mniejsza z tym. Zatopić to dziadostwo. Patrz. No, przywalić im. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Działać, bo oni nas tam topią po prostu masakrycznie. O ja, to mają potężne te okręty. Upnąć im tam. Tak jest. No nic nie poradzimy, no. Pomóc naszym tutaj. Oj, dzieje się. Niepokojące rzeczy. Dobra, te wielkie dziadostwo poszło na dno w końcu. Upaść teraz tego tu. Dobra, ci tu mają... Naprzód, naprzód. Chyba drobne problemy. No nic, no życie, no. Ale statków żeśmy tu potracili. Tak. Cofnąć się. Spierniczać. Ostrzelać gnojów. Nie ma, że boli. Dobra, teraz tak. By tu zaatakować skurczy gnojów. Nie pozwolić im. Wystrzelać skurczy byków. Ta jest, przygotować się do uderzenia. Ta jest. Pięknie, wchodzić na pokład wrogiego okrętu. No i drodzy, działamy.
Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Tam. Spierdzielać. Oni walą do nas dosyć mocno. Oni mają po 200 żołnierzy na takim jednym okręcie. Ale masakryczne są te okręty. Fajnie wyglądają, kurde. Nieźle, nieźle. Oj. No życie, no kurde, no już tak nie płakaj nad tym. Jak tam? A tam nasi walczą. Dobra, czekajcie. Potracę orientację. Gdzie wy jesteście? Tych tu zaatakować. Wy się wycofać stąd. Wy też. Ale ich tu już niewielu zostało. Bracie za tamtych. Zatopić dziadów. Tak jest. No nic, wygląda na to, że trzeba będzie tutaj odbudować dosyć poważnie naszą flotę. Nacierać. Działamy, działamy. Tak jest, zwycięstwo moi drodzy, zwycięstwo, ale no niestety bardzo, ale to bardzo kosztowne. Dobrze, zakończmy tą bitwę. No niestety zaszczytna śmierć jednego z naszych generałów. Dobra, na szczęście Egipcjanie idą na dno. Dobra, 263 jeńców wzięliśmy do niewoli. Dosyć sporo, dobrze. Bierzemy ich do niewoli. Mogliśmy ich też zabić albo wypuścić. Ale nic z tego. Nie trzeba będzie chyba stworzyć kolejną flotę i zerknąć za chwilkę na wewnętrzne porachunki, jak to wszystko wygląda, na politykę wewnętrzną. Ci mnie tu cholery dziady po prostu... Niedobrze. Niedobre rzeczy się tu dzieją. Oni nas tu próbują różnych dziwnych, niecnych sztuczek przeciwko nam. Co ani trochę mi się nie podoba. Ach, cholerny Egipt. Sabotuje mi armię. Nie tylko. Spowalnia nas. Po to, aby dostać więcej czasu na działanie. Musiałbym sobie też zakupić więcej szpiegów. Aby szybciej mordować tych gnojów, którzy chcą sabotować nasze jednostki. No ale cóż. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie tutaj. Dobra, tu mamy masa getów. Co oni tu kombinują? No i tam przykłada się do jakiejś wojny chyba na północy. Na razie żaden z naszych sojuszników nas nie wsparł w wojnie z Egiptem. Co jest dosyć smutną wiadomością. Tu Kimeria. No i nadal, słuchajcie, jeszcze Rzymu nie napotkaliśmy. To jest dziwna sytuacja.
O. Dobra. No i zobaczymy zaraz, jak się nam tutaj sytuacja rozwinie. Wojska Rodos. Co oni kombinują? A niestety kolejna zaszczytna śmierć. Dobra, dobra. Sabotaże, zatrucia, śmierci. Niedobrze to wygląda w każdym bądź razie. Dobra, musimy ich tu poobsadzać. Jak to wygląda sytuacja? Mamy 59 punktów wpływu. 59%, przepraszam. Chyba nasz przywódca naszej frakcji zginął. Tak mi się zdaje. Ci tu popozwalają sobie na stanowczo zbyt wiele. Okej, zabić tego szpiega. Działamy, moja droga. Nieudana. Nie wyszło. Tu sobie stwórzmy wysłannika. Zwerbujmy. Teraz tak, tu to bym chciał. A tu można byłoby zbudować to. Kolejny obóz wojskowy. Och. Dobra, jak wy tutaj uzupełniacie straty po ostatnich ciężkich bojach? Tutaj nad granicę się ustawić. Teraz tak, wy tu. Ta armia straciła ruch. Wprost, po prostu cudownie. Ci też chyba stracili część ruchu. Stali spowolnieni. Teraz tak, was wysłać tu. Gorsze sytuacje tutaj mają miejsce. Chociaż nie, ta flota nawet całkiem nieźle się ma. Wy. Co wy tu kombinujecie? A, do Aleksandrii wpływacie, dobra. No niech będzie. Ta armia. Na razie tutaj nic nie możemy podziałać na tyle, ile bym chciał. Tu możemy spróbować uderzyć. Jest jakaś nowo formująca się flota wroga, z którą trzeba będzie zrobić tu porządek. Chcąc, nie chcąc. Dobra, o, tu możemy to rozbudować. Co my tu możemy teraz werbować? Szlachetna jazda baktryjska, indyjskie słonie bojowe. Nieźle. Nieźle, nieźle. Dobra. Ok, opracowaliśmy ostatnio technologię, bodaj taktyka, co to było, już nie pamiętam, ale no nic, trudno. Koszty werbunku floty, podczas oblężenia, dobra. Tutaj szłoby to zrobić jeszcze. Ale dobra, zobaczmy na razie tutaj te aspekty konstrukcji na przykład. To sobie rozbudujmy. Znaczy opracujmy tą technologię. No nic, musimy tu czekać, moi drodzy. O, tu możemy naszego kolegę ulepszyć. Tak. O, to jakiś awansik mały.
Stratek. Boże, co za rzeź. Co za rzeź. Ale nic, dobra, kończmy turę, lećmy dalej. Na razie. Dobra, nasze posiłki nadchodzą. O, tu mam jakieś dzielnice biedoty, trzeba będzie się temu przyjrzeć. Przynajmniej z tego, co widzę. O! Tutaj uderzyliśmy na to miasto. Na miasto? Nie, chyba tylko na tą flotę. Mamy stanąć tutaj w tej bitwie u boku Macedonii. Dobrze, słuchajcie, stoczmy ją. Nie traćmy czasu, ruszajmy. Okej, jesteśmy. No i jak mi tu sytuacja wygląda? Dobra, na razie możemy tylko rozpocząć. Nasze okręty dopiero tutaj dopłyną. Dobra, tutaj coś mamy. Tu, kierować się. Gdzieś ich coś ich nie widać. W sumie to włączmy sobie tutaj mapkę. A, bo oni są po tamtej stronie, dobra. Źle patrzyłem. Dobra. Nasza flota jest gotowa. Dobra, my się zajmiemy największym spośród tych okrętów. Chociaż w sumie dobra, wy się ustawcie na razie tu. A teraz tak, wy zniszczyć to dziadostwo. To jest najpotężniejszy z okrętów wroga. Teraz tak, te trzy uderzą tu. Te trzy uderzą tu. Jeszcze są wsparcie tych dwóch. Tak, wiem, że atakują naszych sojuszników. Grubo się tam dzieje. Przyspieszcie, no. Dobra, walimy. We wrogów, moi drodzy. Zniszczyć ten okręt. Dobra, idzie na dno. Skubany. Oni tu nie mają szans z Macedończykami, z tego co widzę. Dobrze, szybka bitewka, szybko poszło, lekko, łatwo i przyjemnie. Dobrze, zakończmy w takim razie. Dobra, Egipcjanie idą na dno. I o to nam chodziło, zniszczyliśmy ich flotę. No, jakiś tam gości żeśmy pojmali, oczywiście bierzemy ich do niewoli. Jak żeby inaczej. Hola, hola, basta, wy tu idziecie. O, niezły kawał historii do przodu. Chcecie uderzyć na to miasto, jesteście pewni? Że jesteśmy w stanie to zrobić? Czym wy tutaj takim dysponujecie, co? No nie powiedziałbym, że jest jakoś super z ilością tych jednostek. Wiecie co? Nie. Ja się wypisuję z tej zabawy. Na razie. Bo Macedończycy tutaj za bardzo szaleją. Nie rozumiem, topić statki egipskie, ale kurde, bez przesady. Oni są zajmować flotą miasta, co nie jest dobrym pomysłem w gruncie rzeczy. Tu ci cholerni szpiedzy cały czas działają. Co ani trochę mi się nie podoba. Ale cóż.
No ale Egipt traci. Co prawda mają dużo różnych tego typu... Mają gości, którzy tu potrafią nieźle namieszać, spowolnić nasze armię, ale nie są w stanie nas pokonać w bitwie. Co w znaczący sposób daje się odczuć Egipcjanom. Chociaż grają goście na czas, ewidentnie. Chcą nas spowolnić na tyle, żeby móc się odpowiednio wzmocnić swoją armię, aby móc nam stawić czoło. No to w końcu Epir coś zaczyna działać. Chociaż to i tak są tylko i wyłącznie jakieś działania pozorne, mi się wydaje. Tu Massageci. No i tu działają na północy dosyć dużo. No ale cóż, zobaczymy, jak się cała ta sytuacja tutaj nam rozwinie. Dobra. Okej, na razie nic szczególnego się tutaj nie dzieje. No, lecim. No, to jeszcze Knossos. Knossos znowu zapragnęło uderzyć na to miasto. Ale beze mnie. Sorry, beze mnie. Ja się tutaj w to nie mieszam. I oczywiście Knossos też dostali po dupie. Bez wsparcia naszej floty. No dobrze, przynajmniej osłabili Egipcjan. Zaszczytna śmierć. Dzielnice biedoty, tak czułem. Dywersja, zatrucie, śmierć. Wygrana naszego tajnego wysłannika. Dobra. Teraz tak. To tu zniszczyć. Jakieś dzielnice biedoty mi powstały. Cholera. Dobra. Ścieżka zablokowana, gdzież to? Nie, tutaj. Dobra. Wy na razie płyniecie tu. Do Aleksandrii sobie wpłyńcie. Wy też. Aha. To nie. Dobra, wyładujcie tutaj. Dobra, musimy wyprowadzić stąd tą armię, ponieważ dwie armie w mieście stać się nie mogą, niestety. Teraz tak, wraz tutaj. I uzupełnić tutaj straty. Sama ta flota płynie tam, spiernicza stąd. Teraz tak, jak wy się tutaj czujecie? Tego gościa kurna kielem. Bez dwóch zdań. Załatw go. Kurde no. Tu zabójstwo. Dobra tam. A przecież ci i tak to nie wyszło, ale jakieś na doświadczenie widocznie zdobyła. Spróbuj ją zabić. Ranny. Pięknie. Oj. Jak tak będziemy działać, to my tu nic nie osiągniemy, obawiam się. Teraz tak, czy wy tu w końcu możecie... Dupę. Nic nie możecie. Czekajcie. To jest tak, tym brakuje jednego oddziału szermierzy. Dobra, no i wy tutaj nad granicę. Wy, dobra. Jak tu sytuacja? Nic na razie bez zmian. Ale nie wygląda to zachęcająco. To co się tutaj dzieje.
Dobra. Ci tu dalej uzupełniają straty. Wy musicie się... Też w sumie tutaj nic nie mają, zaryzykujmy. Co prawda nie mam tutaj uzupełnionych stanów osobowych tej armii. Nie będzie to konieczne. Dobra, damy automatycznie tą bitwę. Rozstrzygnijmy. Dobra, dajmy sobie to. Pięknie, ładnie. Egipcjanie rozwaleni. Oczywiście okupacja. Bardzo ładnie. Dobra, straty minimalne i o to właśnie nam chodziło. To lubię. Czasu trwania oblężeń. Walka w zwarciu. Walka w zwarciu. Szansa na zranienie wysłannika wroga. O, weźmy sobie to. Tu stratek. Dobra, Memphis zajęte. Tu jeszcze mają. Jak wy się tu czujecie? Musicie uzupełnić tutaj te straty. Tu się gromadzą jakieś siły egipskie, które mogą nam próbować tutaj zagrażać. Pytanie, czy jest sens wysłać tutaj kolejną armię? Nie myślę. Wy tu ruszacie. Dobra. Idziemy, 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 panowie. Moi drodzy. Naprzód. Działamy. Tu jest morze martwe. No, to możemy rozbudować. Tu możemy to rozbudować. Bez problemów. No i cóż, dobrze moi drodzy, czas myślę kończyć sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapomnijcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć, czołem, ciao, do następnego.